Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy Minecrafta, coś czego dawno na kanale nie było. Zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie hashtag nowy, a wam przypnę serduszko do tego komentarza, bo tych komentarzy jest dosyć mało. Ilecie mi po 50 tysięcy widzów, brakuje tylko 2300, także subskrybujcie, udostępnijcie ten film. Minecraft na shaderach, coś co udało mi się zrobić, niestety tamtego sejwa... Nie udało mi się tak jakby przytrzymać przy życiu, niestety, ale mamy coś takiego i jestem bardziej zadowolony niż z tego co miałem. I jest to nowsza wersja Minecrafta swoją drogą, dlatego też po prostu jestem bardziej, bardziej dumny z siebie. Patrzcie jak to pięknie wygląda. Na pewno nie będę się budował teraz na pustyni, bo, bo, bo nie, nie, nie podobało mi się to naprawdę. Nie będę tworzył jakiegoś, nie wiadomo jakiego, systemu, zamku, tylko normalny dom sobie stworzymy I domek chyba będę sobie starał się gdzieś koło jeziorka zrobić, żeby to pięknie wyglądało Także co, no na początek jakieś tam byle jakie podstawy trzeba zrobić, z racji tego, że ja tutaj na pewno się nie będę budował Pasowałoby nam ogarnąć troszeczkę drewna żeby cokolwiek tutaj mieć na start bo jak wiecie zaczynamy sobie od zera jest to tryb przetrwanie także jak zginiemy gdzieś tam się odrodzimy nie na hardkorze, bo na hardkorze mordeczki to jest naprawdę tragedia jest coś takiego jak właśnie też i mm, bujanie się tych właśnie drzewek ja sobie wywalę ich trochę żeby mi jakieś sadzoneczki poleciały, czy nawet takie jabłuszka, jak wcześniej No i po prostu jestem zachwycony tym Minecraftem, bo on pięknie wygląda Dobra, zacznijmy sobie coś troszeczkę więcej ogarniać, o tako, o, Bierzemy sobie dębowe, normalnie Zróbmy sobie coś takiego O i cyk I teraz zróbmy sobie jeszcze ze, ze 8 kioków, o tako, o, normalnie Zróbmy sobie wiecie co, pa, teraz o tako robimy, weźmiemy sobie to w ogóle tu nowe umiejętności mi dochodzą. E, bierzemy sobie na początek. No, paradoksalnie zrobimy sobie e, ze dwie siekierki. Na razie. I z tego co widzę, nie mogę sobie zrobić dalej tego co chciałem, o Boże. E, bierzemy sobie więcej drewna, żeby jakośkolwiek to nam wyglądało. E, I weźmiemy sobie też i chyba. Te krówki nieszczęsne, bo one też nam się tutaj przydadzą, jakieś tam żarełko z nich, jak widzicie, bardzo słabe obrażenia zadaje ta moja siekiera, e, no bo to jednak jest drewniana siekiera. Tak, Rosal, ty, ty Amerykę odkryłeś, to drewniana siekiera masz. E, elegancko, jestem z tego i tak dumny i zadowolony. One się też szybko niszczą, dlatego zaraz sobie zdobędziemy coś, żeby Jakoś nasz ekwipunek jako tako chociaż wyglądał. Wywalmy sobie jeszcze jedno drewno, bo pasowałoby nam zrobić teraz troszeczkę kamienia. Ja chyba domek będę sobie budował z drewna. Jakiś plan sobie ogarnę na przyszły odcinek, bo raczej dzisiaj tego wszystkiego nie zrobimy i na pewno sobie jeszcze postaram się zrobić Coś w stylu jakiejś miejscówki, żeby ją ogarnąć, żeby mieć pomysł na to, co chcę zrobić, bo jak wiecie ostatnio takiego pomysłu No może gdzieś tam powiedzmy, że był, ale to, to nie był taki pomysł, powiem wam szczerze, taki idealny Tylko tak jakoś na, na odpierdzie troszeczkę zrobiony, dlatego to lepiej teraz zrobimy, będziemy też grali na live'ach I oczywiście jest jedna ważna jeszcze sprawa, jeżeli chcecie e, Na przykład młodego na odcinkach, no to Napiszcie, jeżeli będzie dużo lajków e, pod tym właśnie odcinkiem, to zrobimy sobie grę e, z kimś tam, z młodym, może jeszcze z moim jednym bratem, może z jakimś kumplem I coś tam na pewno będziemy kombinować, żeby ten Minecraft był ciekawszy, nie tylko i wyłącznie na single player e, Ten Minecraft będzie się pojawiał regularnie na kanale, dwa razy w tygodniu najprawdopodobniej, też dwa razy w tygodniu FIFA i trzy razy w tygodniu LS Taki plan mam jak na razie na to wszystko e, Dobra, bierzemy sobie naszą szkrzynę, szkrzyneczkę, o tak, opa i weźmiemy sobie teraz, zbudujemy troszeczkę tych dębowych deseczek jeszcze z 16. Drewno sobie tutaj na razie odłożymy i zrobimy sobie E, w sobie ja źle to robię, bo ja nie chcę dwóch aż kilofów, bo to mi nie będzie potrzebne. Jeden kilof mi wystarczy, bo później tak przejdziemy sobie z takich rzeczy na rzeczy bardziej mm, bardziej takie kurcze, fajne, a nie o takie o jakieś tam koromysła. Dobra, spróbujmy sobie wykopać troszeczkę czegoś tam. Patrzcie, ile tu w ogóle sezonek nam wyleciało. Zbierzmy te sezonki wszystkie. Dobra, gituwa. No i zaczynam sobie kopanko, takie oto kopanko e, Zmarnujemy ten kilo, zrobimy sobie coś lepszego Chociaż w sumie ja to mogę wyrzucić e, Także sobie gdzieś naróbmy tak trochę tego e, Żeby cokolwiek mieć Ja już będę sobie wydobywał żelazo I będziemy sobie przychodzili na żelazne rzeczy Na pewno zbroję sobie ogarniemy też w dzisiejszym odcinku Tak i powiem wam, że chcę zrobić dzisiaj taki mocniejszy start e, Ale też głównym celem dzisiejszego odcinka Będzie znalezienie sobie właśnie jakiegoś miejsca na Haciendę naszą piękną I pamiętajcie o wielu, wielu ważnych sprawach, e, takich jak na przykład konkurs trwający na Instagramie. Dobra, tego syfu nie chcę. E, będziemy na pewno szukali dosyć szybko diamentów, bo w tamtej serii znalazłem, ale nie zdążyłem tego nagrać, jak diamenty sobie ogarnąłem. W ogóle, jak to szybko idzie, już mam 29. Patrzcie. Ty, jak ja jestem dumny z tego. Dobra, robimy sobie coś takiego. O Boże, jak ja nie mogę stąd wyjść. Węgiel też się. Węgiel się przydaje też. Do no, kurde, nie mogę tutaj tego zrobić. Zrobię sobie troszeczkę więcej patyków, ze wszystkiego sobie prawie zrobię patyki e, To sobie na razie ogarniemy i to sobie damy, żeby robić już lepsze rzeczy Takie jak na przykład siekiera, e, czy takie jak na przykład dwa kilofy, e, które nam się przydadzą Oraz e, jakiś tam mieczyk, który też nam się no, na 100% przyda Nie oszukujmy się, ale takie właśnie rzeczy jak to mają, mają rację bytu Weźmy sobie, ogarnijmy teraz ten cały syf, to sobie jeszcze zużyję, bo sobie właśnie to powsadzam tutaj do środeczka. No i to resztę ja sobie usunę. To już takie rzeczy bardzo, bardzo prymitywne. Lecimy, bo tam znalazłem jedną ważną rzecz. Tam mam żelazo mordeczki. Pa. Bambus też się przyda, bo z tego coś wiem, że można coś tam ogarniać, także zbierajmy na razie wszystko, co może nam się gdzieś w przyszłości gdzieś tam leciutko przydać. I tutaj mamy żelazo, to jest szybki, szybko to znalazłem. E, naprawdę szybko, ale tutaj widzę, że tej rudy żelaza jest dosyć mało. Będziemy mieli tam z 6 chyba, nie, o, nie sądzę, że będzie więcej. Ha, jest! I mamy węgiel! Patrzcie jak to szybko, nam się udało dzisiaj ogarnąć wszystko i ekspa też troszeczkę złapiemy e, na właśnie kopaniu węgla, także ja sobie będę wszystko wydobywał. I kolejnym naszym zadaniem będzie znalezienie sobie owcy. Bo łóżko też jest podstawową sprawą w tym Minecrafcie, żeby gdzieś nam ta gra się zapisywała i później lecimy szukać już miejsca e, gdzieś tam na nasz domek. Dobra, nie chcę tutaj pod wodą tego kopać, bo to jest mniej opłacalne. E, w ogóle to inaczej fajnie wygląda to wszystko. Nie wiem, jeżeli macie jakieś jeszcze tekstur, paki, które mogą fajnie wyglądać, waszym zdaniem spoko wyglądają w Minecrafcie, możecie mi podsyłać jak najbardziej wszystko na fanpage'a. E, ja raczej się postaram gdzieś tam pobrać od was. Jeżeli macie jakieś budowle, fajne swoje. To też możecie to oczywiście podsyłać i ja będę gdzieś to uprezentował, albo jest możliwość też zagrania ze mną w sumie Jakbyście bardzo, bardzo chcieli. Tutaj widzę, że są jakieś piaszczyste tereny e, Także na razie bym sobie powiedział, tak szczerze, że chcę sobie chyba odpuścić ten piasek, bo ostatnio mieliśmy do czynienia bardzo dużo z piaskiem, tam jest troszeczkę krówek e, Nasza farma też dosyć szybko powinna się tutaj rozwinąć e, Bo już mam troszeczkę większe pojęcie Niż to było za pierwszym razem grając w Minecrafta nawet bym powiedział, że to pojęcie jest dosyć dużo większe niż to, co było za pierwszym razem. Dobra, tutaj z tego, co widzę, po prostu nie opłaca nam się za bardzo iść. Tam jakieś mięcho, wiadomo, będzie z tych krówek, albo w sumie nie będziemy ich na razie ruszać. Weźmiemy sobie na razie wydobycie węgla. Ten czas bardzo szybko leci. Patrzcie, jak to szybko w ogóle się zmienia. Wejdźmy sobie na górkę, żeby sprawdzić, gdzie, w którym kierunku możemy się udać. Tu jest jakiś biom zimowy, także to raczej nam odpada. Na pewno sobie zabijemy parę krówek. I tam z tego co widzę, mamy coś bardziej wartościowego, e, bo tam są te wysokie drzewa, widzicie? Tam są te drzewa takie jakby dżunglowe, <laughs> nie wiem jak to się nazywa dokładnie, a tam mamy te drzewa takie no normalne, to jest taki standardzik, że tak powiem. Weźmy sobie usuńmy jeszcze tutaj jedną krówkę. I nie wiem, już dom budować. Ja bym pasowało, by mi wykopać jeszcze troszeczkę węgla i sobie trochę pochodni zrobić, żeby tych potworków pierwszej nocy nie było, bo i tak nie mamy łóżka, także ja będę musiał jakoś sobie, nie wiem, jakoś będę musiał to po prostu przeczekać, jakieś tam asortymenty już mam. Może jakiejś wielkiej tragedii nie będzie. Drewno, węgiel, tu jeszcze mamy węgla troszeczkę, to też sobie go ogarnimy. I czwarty poziom już mamy nabity. Na eleganckości, tylko nie wiem, do jakiego biomu najlepiej iść, bo ja widziałem te biomy. No, różnią się, różnią się od siebie i ja chyba będę szedł właśnie tam w lewą stronę do tych wysokich drzewek. Ten węgiel, no tak naprawdę, nigdy nie jest go za dużo, także, wiecie. Lepiej po prostu mieć go więcej. Gdzie tu coś zrobić? Może coś zrobimy pierwszą nockę jakoś, aby to tylko przetrwać tutaj na domku, bo z tego co już widzę na jakim domku, co ja gadam. O Boże! O Boże, mały gościo! Nie! Coś się zbugowało! Coś się zbagowało. jak on mnie zabije zaraz. Cliper! Nie! On mnie goni dalej. Ja nie mam prawie wcale ziemi, ja nie mam prawie nic. W ogóle to krów jest. Co jest, jak ja zaraz zginę? Nie! On tu nie wejdzie, a tu pająk jeszcze jest. Ja pierdzielę, musimy stąd uciekać. Zaraz naprawdę będzie po nas i wtedy będzie tragedia. Pierwszy odcinek już zginęliśmy. Prawie. Dobra, ja sobie wskoczę jakoś o tako. Nie, co tu jest? No nie, zginąłem w pierwszym odcinku. E, dobra, znalazłem swoje położenie, także nie ma jakiejś tragedii. Bo już sobie te rzeczy odzyskałem. Z tego co widzę, tam jest Flipper. Ja sobie też zabiłem jedną łowcę przed chwilą. I co my tutaj mamy? Czy wszystko przetrwało? No mniej więcej wszystko przetrwało. Weźmy sobie w ogóle, zróbmy coś takiego i zróbmy sobie łóżko, tylko że ja mam tylko wyłącznie jedną wełnę. Także ja sobie będę stał na tym czymś i sobie po prostu przeczekam do dnia i szukamy jakiegoś miejsca, żeby cokolwiek tutaj się wybudować bo jak teraz to jest tragedia, zginęliśmy na początku i nic, no, to szczęście udało się odzyskać te rzeczy, które gdzieś tam wcześniej zebraliśmy dobra, jak widzicie ja sobie na razie ganiam i zabijam krowy i będę szukał właśnie zaraz owieczki, bo jeszcze jedna owca mi jest potrzebna do zrobienia łóżka i będziemy szukali sobie tej miejscowy, gdzie chcę sobie zacząć gierkę tu powiem wam, że jak patrzyłem kurde, to jest nawet dosyć ładnie ale musimy zrobić jedną ważną sprawę i to na szybko. Naprawdę na szybko musimy zrobić jedną ważną sprawę, a mianowicie piecyk, przenośny piecyk, bo bez tego, bez tego to się naprawdę nie obejdzie. Weźmy sobie teraz mamy węgiel, mamy to i to niech nam się robi. Ja tutaj raczej nie powinienem zapomnieć, gdzie to się wszystko znajduje i w tym momencie pójdziemy sobie w dalszym ciągu szukać owieczek, żeby ją jakąś tam jedną zabić. Przyda nam się, bo trzeba nam jedną, żeby Zrobić łóżeczko i ani jednej więcej Tego mięsa z tych owiec nawet za bardzo nie potrzebuję tak naprawdę e, Tylko i wyłącznie jest mi potrzeba e, Właśnie jedną gdzieś tam Tylko, że tutaj widzę, że ich nie ma, kompletnie nie ma tutaj owiec e, Tam coś było wcześniej, ale tu już też widzę, o boże jakaś mierzeja <laughs> Czy jak to się tam nazywa? E, nie wal... czekaj, żeby się tak obrócić, zaraz się źle obrócę i tyle będzie Tyle będzie z tego naszego e, pieczonego mięska Bo po jednym mięsie, jak jemy tak normalnie to to nam prawie że nic nie daje do wartości takich tych e, znajedzonego paska i do serduszek. Także trzeba to ogarnąć jakoś inaczej. E, mam łopatet, sobie od razu glinę wykopiemy. E, tutaj z tego co widzę są już jakieś jaskinie pierwsze, ale tych jaskini na pewno jeszcze będziemy mieli bardzo, ale to bardzo dużo. Dobra, jak wygląda? Sześć mięcha. Dodajmy sobie życia, żebyśmy mieli na maksa, bo. Słabo, słabo to naprawdę wygląda. Jest, jest jakieś beczenie, coś tutaj słyszałem. Jest, jest owca. Niestety owca to jest w ogóle na jednego kila. E, raz wystarczy walnąć i ona już sobie ginie. Dobra, lecimy w tamtą mańkę, bo tam będę budował się. Uu, chyba. Zobaczymy, jak wygląda tamten region. E, zabijmy sobie jeszcze e, ze dwie krówki. Tylko dwie, więcej też nie chcę, bo tego mięsa i tak mam wystarczającą ilość. A przynajmniej wystarczającą ilość na sam start. Aha, już coś widać, już coś widać. Patrzcie. Coś właśnie takiego ja będę chciał ogarniać, bo ten dom mój będzie właśnie z takiego ciemnego drewna e, Czyli coś w tym stylu widzicie, to drewno się różni e, od tego, dlatego też nam nie dolicza do tych 27 W ogóle tak chodzę i szukam i patrzcie jak tu jest pięknie, ile tych kwiatów w ogóle tu jest, patrzcie Kwiat na kwiacie, no czegoś takiego to się nie chce, e, bo mnie bardzo interesuje właśnie ten biom, tylko tyle, że ja tutaj nie mogę znaleźć żadnego jeziorka i tu jest główny problem, bo miejscówka jako taką wygląda spoko, ale nie mogę znaleźć żadnego fajnego w pobliżu jeziora i to mnie po prostu już powoli denerwuje, bo już troszeczkę nagrywam ten odcinek tak naprawdę, eee, a jak się trafiają to jakieś takie naprawdę E, malutkie, tak jak na przykład przykład tego mieliście tutaj Dobra, ten biom oczywiście tutaj nie kończy e, Mamy tego dosyć, dosyć więcej Dlatego w końcu mam nadzieję, że uda się coś tam mi e, znaleźć I będę zadowolony I to na tyle, żeby coś tutaj powodować W ogóle wodospad Znaczy to nie jest wodospad, to jest takie <grym> To jest co, co, jak to nazwać? To jest coś coś takiego, kurczok Kurczok, siedź, tu e, Takiego kanionu też nie chcę, bo to jest Nie, nie podoba mi się to no i dobra, zrobiłem swoje pierwsze łóżko. Jak na razie ja sobie je postawię po prostu tutaj, o ile się da. Da się. No i lecimy spać, bo wiecie co? Nie mogę znaleźć po prostu idealnego miejsca. Wracam do punktu wyjścia jak na razie, a mianowicie tamte regiony, bo tu jest blisko i woda, którą ja chcę mieć a drzewka, które właśnie chcę mieć, będziemy sobie po prostu tak jakby donosić, bo będę je sobie gdzieś tam wycinał i będę sobie zanosił je do nas tam, bo tam tam tych drzewek niestety nie jesteśmy w stanie ogarnąć. No i dobra, tak naprawdę to znaleźliśmy się w punkcie wyjścia, bo tutaj zaczynaliśmy tą naszą całą przygodę. E, ja się zabieram za usuwanie właśnie tych drzewek wszystkich, które tutaj stoją. E, bo tutaj będę sobie równał to wszystko, żeby zacząć budowlę mojego jakże wielkiego domu. E, także zacznijmy, zacznijmy paradoksalnie, sobie to wszystko usuwać. E, siekierki, mam jedną mam siekierkę. To drewno nie wiem, czy nam się przyda, bo ja też takich kolorów za bardzo tego drewna nie potrzebuję. Tak jak mówiłem, będziemy bardziej lecieć po tamte, ale chcę sobie ten teren zrównać i przygotować pod budowę. Tutaj w ogóle ja powinienem iść, bo ja odtąd będę zaczynał tą naszą przygodę. Także te trzy drzewa będą nam całkowicie niepotrzebne i będziemy mogli je sobie, o, normalnie wyciąć na eleganckości liście. Kto tam kiedyś grał w Minecrafta, to i tak wie, że one po prostu same z siebie sobie zlecą. Będę też potrzebował ziemi, żeby ten piasek w niektórych miejscach zastąpić zwykłą ziemią. Później to będzie wyglądało oczywiście bardziej estetycznie. Ja do kolejnego odcinka przygotuję sobie dosyć sporo materiałów. Gdzieś tam na pewno będę grał poza nagrywaniem, żeby coś tam poogarniać, jakieś różne materiałki. No i jak widzicie, jakoś już to powoli wygląda, bo przynajmniej tych drzew nie ma. Tak samo będziemy wszystko robić do wielkości tego. Tutaj jak widzicie mamy... Glinę, e, która do no, swoich drogą nam się może przydać. Także weźmy sobie tą glinę, wydobyjmy, wydobądźmy coś takiego. Tutaj, jak widzicie, już troszeczkę pod wodą. E, jest to troszeczkę ciężej, bo ta cegła. E, nie wiem, czy nam się do domu przyda, bo jeszcze nie mam tak dokładnie zaplanowanego tego wszystkiego w głowie, jak chcę, żeby to wyglądało. Ale na pewno nam się tutaj przyda bardzo, ale to bardzo wiele rzeczy. Dobra, weźmy sobie to też, usuńmy. Nie wiem, woda, woda już wleciała teraz, właśnie tutaj do naszej posiadłości. Tak trochę. No nie. Oj, wyleć. Dobra. E, robimy sobie coś takiego, bo tej wody tutaj no, no na pewno nie będzie. Jednak jak ma tu stać nasz dom. E, tak samo tego piasku nie będzie. Też będę sobie to wszystko e, zastępował. I w kolejnym odcinku zaczniemy sobie budowanie tego wszystkiego. Pasowałoby nam już powoli tutaj sobie nawet i łóżko zrobić żeby mogło się gdzieś to wszystko zapisywać, gdzie będziemy sobie spali. Tego drewna mam tylko i wyłącznie 9, ale ten terenik już jest powoli ogarnięty. To też mi się całkowicie nie podoba, dlatego takie rzeczy jak to, to chyba łopatą nawet szybciej będzie. Dobra, będziemy sobie usuwać, bo po prostu no jak dla mnie to, to, to tragicznie to wygląda tak naprawdę. Tak samo ten piach, który tutaj jest, jego sobie całkowicie wykopiemy, będziemy mieli ten piach na okna. Też wszystko będziemy sobie tutaj używali. Kompletnie wszystko, co tylko się da. Dobra, to sobie na razie nie będziemy tak kopkopywać, żeby aż tam dostać bo nam po prostu zaleje kompletnie wszystko. Dobra, mamy zrobione, mamy zrobione. Weźmy sobie ten piach, też pousuwajmy. No to tutaj, tak jak mówię, żeby nam nie pozalewało, to sobie na razie zróbmy coś takiego. I w sumie te odcinki też, tak naprawdę, ja nie chcę robić, żeby one trwały, nie wiem, po 20-30 minut. Dlatego w dzisiejszym odcinku sobie skończymy. Temat dzisiejszego odcinka mamy lekko ogarnięty. Ja sobie gdzieś tak od dotąd oszegospodaruję wszystko, właśnie ziemią i przygotuję sobie surowce na projekt naszego domu. Na razie projekt, bo budowla ruszy gdzieś pewnie w przyszłym jeszcze kolejnym odcinku, nie tym następnym. A w dzisiejszym odcinku to było na tyle, ja się z Wami żegnam i na razie.